POV Matter. Dziś finał twoje 5 minut. Myślę, że odpadnę, ale będę dobrej myśli. Jest godzina 16, o 17 mamy studio. Zaraz będziemy wyjeżdżać z domu, więc muszę się przyszykować. Mam nadzieję, że uda mi się go wygrać i wziąć udział w Gen Z. Dobra, musimy jechać do studia. POV Freeze. Dziś finał twoje 5 minut. Zostali tylko Mater, Bartek, Faust i Hania. Powinny dzisiaj odpaść dwie osoby, ale tylko jedna z nich odpadnie, ponieważ mamy wypatrzoną idealną trójkę. A co z Lokiem się stało? No zamienili go ze mną, nie? Aha. Czekaj, bo muza mi za głośno nawala. Dobra. Znowu moje POV. Niestety odpadłem, ale nie załamuję się. Karol powiedział, że będę mógł przyjeżdżać do Garnsey i nagrywać z nimi odcinki. Ekipa też pewnie będzie mnie czasem zapraszać na odcinki. Choć nie wszystkich stamtąd poznałem. Nie poznałem tylko jednej osoby. Marty. Marty. Mam nadzieję, że uda mi się ją jak najszybciej spotkać. Dobra, koniec tego myślenia. Muszę się spakować i wracać do domu. Teamspeak. Dobra, już się spakowałem, to teraz trzeba wracać do domu. Pożegnałem się ze wszystkimi i ruszyłem w drogę. Gdy już dojechałem do domu, dostałem wiadomość od Trąby, czy chcę wystąpić u niego na odcinku. Zgodziłem się i słyszałem, że będzie tam Marta, więc akurat ją poznam. Dobra, idę spać. Teraz ty. No czytać. No czytaj. Ale kurwa, czekam, ja nie mogę się uspokoić. No. Okej. Okay. No czytaj. POV Marta. Czekaj, tylko cię podgłośnię, no. Dobra? No. Ale właśnie skończyłam oglądać odcinek twoje 5 minut. Mega lubię go oglądać. Wszyscy tam wydają się tacy pozytywni. W sumie tacy są... Co? W sumie tacy są. Wszystkich ich poznałam oprócz tego Mateusza. Bardzo chcę go poznać, jest mega przystojny. Słyszałam, że jutro będzie na odcinku Trąby, na którym ja też biorę... Kurde, ktoś nie umie pisać. Na którym ja też biorę udział, więc świetnie. Dobra, lecę spać. O, To ty. Dobra. Wstałem o 7. Nagrywki jutro by są o 13. Tak sobie pomyślałem, że przyjadę do domu ekipy wcześniej, żeby poznać się z Martą. Więc pojadę tak, żeby być o 10.30 u ekipy. Wykąpałem się i ułożyłem sobie włosy. Umyłem zęby i poszedłem szukać jakichś ciuchów w szafie. W końcu coś znalazłem, więc się w to ubrałem. Była już godzina 9.50, więc postanowiłem wyjechać z domu, bo do domu ekipy mam aż 40 minut. Traty. Dobra. Wstałam o 9.00. Cieszyłam się dzisiejszym dniem, bo bardzo chciałam poznać Mateusza i dziś jest do tego okazja. Poszłam się wykąpać i zrobić poranną pielęgnację po wyjściu z łazienki. Poszukałam jakichś ciuchów i w końcu coś znalazłam. Ubrałam się, zrobiłam makijaż i fryzury. Dziś postawiłam na proste, zwykłe włosy i dwa cienkie warkoczyki z przodu. Byłam sama w domu, bo każdy gdzieś pojechał. Mieli wrócić o 12.30. Nagle ktoś zadzwonił do drzwi. Poszłam otworzyć i zobaczyłam tam Mateusza. Dobra, teraz mamy scenkę. Dialog. Dialog, no. Dobra. No. Marta? Nie. No tak. To nie tak. No. Nie powiedzieć ma Marta. Bo to jest ten, to jest że legenda. To jest. To jest legenda! No. Czyli M.A. to jestem ja! O kurwa, to się pojebałem wcześniej. No dobra, no nieważne. A no. Nie, no tu zjebała. Dobra, to ja mówię. Hej Marta. Hej Mateusz. Podaliśmy sobie rękę. To ja? No. A ja faktycznie to zwaliła. No pojebała to. No dobra, mów. Żyj. Wejdź do środka. Dzięki. Co ty tu robisz tak wcześnie? Przecież nagrywki są dopiero o 13, a jest 10.35. Przyjechałem, bo chciałem się poznać z tobą, bo tylko ciebie z ekipy nie znałem. Okej, okay, obecnie nikogo w domu nie ma, bo wszyscy gdzieś pojechali. Okej. Okay. Narrator. Teraz to jest narrator. Ty. Nie, no teraz jest... No dawaj. Narrator. No dobra, no ty. Aha, dobra, to ja. Gadaliśmy i śmieliśmy się tak, dopóki domownicy nie wrócili, więc poznaliśmy się naprawdę świetnie. Dobra, dawaj, kolejna scena. Patrz, fotę dodałaś. Niezła fota. Dobrze, i to jest u góry Murcix i patrz. No. I musisz, i teraz ty czytasz, bo to jest twój Instagram. Jak będzie mój Instagram, to ja będę czytał. Chwilę przed nagrywkami do Trąby, bo... Co? No. O, skomentowałeś mi. Śliczna pani. O Boże, nie! Nie, że...
bardzo dziękuję ślicznemu panowi. I tam później sheep trąba napisał i ja napisałem plus jeden. Teraz o, faktycznie. Serio, ty też? Ups. O, i jest teraz twoje POV. Nie, no ja mam dość. Nie, dawaj. Wczoraj z Mateuszem mega się zaprzyjaźniliśmy, mamy super kontakt, jest moim najlepszym przyjacielem. Szybko poszło. Wzięłam telefon do ręki i zobaczyłam, że Mati do mnie napisał. Hejka, co tam? Martulka. Hejka, wszystko git, a tam? Też wszystko git. Chcesz dziś ze mną wyjść na spacer? No jasne, że chcę. To super, będę po ciebie o 17, do zobaczenia. Do zobaczenia. Mati zaproponował mi wyjść na spacer. Bardzo się cieszę, bo lubię z nim spędzać czas. Jest godzina 16, za godzinę będę Mati, muszę się szybko ogarnąć. Zaprosiłem Martę na spacer, cieszę się, że zgodziła się. Jest 16:10, więc wyjeżdżam już z domu. Gdy już dojechałem, była 16:55. A jej chodzi o timeskip, kurwa, nie teamspeak. A ja właśnie się zastanawiam, o co chodzi z tym teamspeakiem? Ja też, kurwa. Gdy dojechałem, była 16:55. Poszłem pod drzwi, zapukałem, otworzył mi Krzychu. Chcesz być... Dobra, ja będę Krzychem. I ten. No. Krzychu. Hej, co tu robisz? Siemano, ja przyjechałem, bo Marta, bo idziemy na spacer. Dobra, zawołam ją. Marta! No czemu nie czemu nie zrobiłeś? A, dobra. Dobra, zawołam ją. Marta! Już i Daniel zrzuje ryja. Hej, Marta. Hejo. Przytulili się. Dobra, idziemy. Okej. Poszliśmy najpierw do kawiarni na kawę, jakieś ciasto, a potem poszliśmy pochodzić. Zrobiliśmy sobie takie sztos zdjęcia, które postanowiłem wstawić na IG. Okej. O, patrz, jak widzisz, jakie sztos zdjęcia zrobiliśmy? Aha, fajne, co? No i to jest swój Instagram, no, teraz tak. Twój opis. Best friends. Czy ty mnie sfriendzonowałeś właśnie? No. Skomentowałam ci serduszko. Dobra, frizoluszek. Ta, na pewno tylko przyjaciele. No tak. Właśnie. I teraz wersów. No to ty musisz. A, to ja muszę czytać? No. Ja mam już coś zdjęcie tej dwójki, zaraz wstawię. No i ja odpowiadam, nawet nie próbuj. Pa, co wersów wstawiła? Słodziaki. Teraz ty pisz, mówisz. A, ja mówię, komentuję. Zabiję cię. Strasznie agresywnie. I teraz ja. W sumie to ładne to zdjęcie. A ty trzy kropki. Kropek. No. Sheep. No, fajne. Zgadzam się. Miłość się wokół nas. O, i teraz twój Instagram. Mhm. Ale przyjaciele. No, best friends. Możliwość komentarzy została wyłączona, widzisz? No, patrz, kolejne. Dobra, to ty teraz. Życie zawodzi. No, smutna emotka. Ale patrz, co teraz ty dodałaś. Kocham my. I dwa serduszka. 500 tysięcy lajków, w życiu tyle nie miałam. Ale dużo, co? No. Kolejne zdjęcie dodałaś? A, oficjalnie, Mater FML, kocham. My. A ja napisałem... Kocham, ale patrz, jaka jest kurwa! Ktoś napisał, że nada. No ten user 123 jebać! Strasznie. Aha, już nie ma dalej. Już nie ma. To jest? Aha. Okej. Okay. Wspaniałe. Co Wspaniałe. Sądzisz? No, słuchaj. Bardzo mi się podobało. Mega fajne, prawdziwa historia, oparta na faktach, tak było. To prawda, ale ktoś napisał, że to jest takie uczucie jak czytanie starych wiadomości. No, trochę tak, trochę tak. Jezu Chryste. A miałaś kiedyś tak, że sprawdzałaś stare wiadomości i miałaś taki właśnie cringe? No oczywiście, że tak. Ja tak mam... Dlatego... Nawet wiesz. Ja na przykład mam coś takiego, że ja sobie o tym myślę na przykład, kurde, muszę normalnie pisać, bo jak będę czytał to za jakiś czas, to sobie pomyślę cringe, więc piszę tak, wiesz,
wyjebane mam niby, nie? No. Ale nie wiem, za rok czy za dwa patrzę, co ja czytałem, mówię, ale bym zjebem. No, no właśnie, no to jest tak, że podejście się tak zmienia, nawet w takim krótkim okresie jak rok czy dwa, że jak ja czytam, co ja rok temu pisałam, to właśnie mam taki cringe. Jak, o, a jak myślisz, ile autor miał lat tego? Ile autor miał lat? No. A nie wiem. Tak dla mnie jest tak 40, czuć tą, czuć, że długo już pisze, że ma taki raczej, że wie, co się dzieje, nie? I umie pokazać te uczucia, wiesz, przedstawił to w formie, wiesz, postów na Instagramie, DM-ów, fajnie to jest zrobione. Z pomysłem. No, i można też poczuć taką, jakby to powiedzieć, wizję reżysera, że już są dialogi napisane dla nas. No, to jak taka sztuka. No. Możemy po prostu zagrać taką sztukę teraz. O, a może chcesz nakręcić z tego filmik? Nie. Ja pierdolę, to byłoby cudowne, bo byśmy musieli się przebierać, innych, wiesz, ja pierdolę, ale to byłoby mocne.